Witam serdecznie Sopocian, Sopocianki. I ponieważ nagrywa się nasze spotkanie, to również użytkowników internetu na całej planecie i w kosmosie. I witamy Was wszystkich z stolicy literatury, którą jest dzisiaj i w ostatnich dniach miasto Sopot w ramach festiwalu Literacki Sopot. Nie dziwi mnie wcale, nie będziemy się siliły na sztuczną skromność, że jest Państwa naprawdę więcej niż garstka tutaj, bo teraz gościmy na tym spotkaniu wspaniałą, znaną reporterkę Magdalenę Grzebałkowską. Dzień dobry. Witamy się z piwnicą, piętrem, werandą i wszystkimi, z piżarnią, służbówką w tej niesłychanym miejscu, jaką jest ta willa, ponieważ słuchy donoszą, że mieszkasz w Sopocie, Magdo. Będziemy mówiły sobie po imieniu, bo znamy się, ale zanim odpowiesz mi o miejscu, w którym jesteśmy, bo chciałabym wiedzieć, gdzie się znajdujemy, jestem tu pierwszy raz, to przedstawię dwoje bardzo ważnych dzisiaj osób, dwie ważne osoby, panią Elżbietę Żurawską, która siedzi tutaj obok mnie, i pana Pawła Żurawskiego, którym jesteśmy bardzo wdzięczni, że tłumaczą nasze spotkanie na język migowy. A zatem zaczynamy od domu, chociaż będziemy mówiły dalej o dzieciach, które bez tego domu się wychowywały, ale zacznijmy od tego miejsca, w którym jesteśmy. Wykorzystam ciebie jako reporterkę, która przecież chyba interesuje się też miejscami mniej odległymi niż kilka tysięcy kilometrów od domu. I co, gdzie my jesteśmy? O matko, to właśnie jest kompromitacja, bo ja nie znam dokładnie historii tego domu. Ale chociaż domu. Trochę powiedz. Jesteśmy w willi, która jest przepiękna, którą uwielbiam od dzieciństwa, bo jestem sopocianką z urodzenia, z przerwą na Gdańsk i w pięknie odrestaurowanej willi, którą chyba zbudowali, to Asia Cichocka-Gula wiedziała, albo może Państwo wiedzą, w XIX wieku zbudowali winiarze, właściciele winnic. I tutaj w ogóle w dzieciństwie, jak się przychodziło bawić, to jeszcze widać było piwniczkę, do której kiedyś widocznie się schodziło, i tam była winnica. Miałam tu koleżankę, bo to było mieszkanie komunalne, i miałam tu koleżankę, która mieszkała na werandzie. Tu jest taka piękna weranda oszklona, nie na tej nieoszklonej, gdzie ona tam mieszkała, i ponieważ to jest bardzo wysoko, więc miała, wszyscy tu chyba mieli w ogóle dwupiętrowe mieszkania, bo każdy sobie dobudowała antresolę, bo ona miała 30-metrowe mieszkanie w tej willi. To proszę nie myśleć, że parter zajmowała na przykład cały. I na szczęście, że się udało ten dom. Mam nadzieję, że mieszkańcy zostali uczciwie potraktowani i miasto im dało godne zastępcze mieszkania, i tutaj będzie teraz świetna instytucja kulturalna. I wyciągnęłam z ciebie, że nawet książka jest o tym domu. Tak, jest świetna książka pana, Boże, chyba imię Antoni Piepka, kaszubski pisarz, który napisał książkę pod tytułem Wieża z domem. To jest powieść dziecięca dla dzieci, ale jest świetna, także polecam. Kto to by była chciał... krótka wycieczka poza twoją prozę, na której teraz się skupimy. Przedtem napisałaś zupełnie reportaże na zupełnie inny temat. Może tym z Państwa, którzy nie wiedzą, przypomnę, pisałaś o rodzinie Beksińskich książkę, pisałaś o komedzie i jazzie, a teraz wzięłaś się za temat dzieci, które dorosły bez ostrzeżenia. To są historie dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji czytać książki. Opowieści, które Magdalena zebrała od swoich bohaterów, których odnalazła, i od bohaterek, które przeżyły piekło w dzieciństwie, piekło wojny. Co ciekawe, nie są to tylko opowieści dzieci, które znalazły się w roli dzieci ofiar, ale również opowieści o dzieciach, które dorastały wśród rodziców, którzy byli na przykład okupantami, czyli najeźdźcami, ale zaraz będziemy o tym mówiły, bo zacznijmy od tego twojego dzieciństwa, które właśnie, czy wspominasz jako coś dobrego,
czy w dzieciństwie wolisz sobie nie przypominać? Nie, ja miałam gdzie świetne. One upływało? Ja miałam świetne dzieciństwo. Chociaż ono było skromne i szare, ja jestem 72 rocznik, więc pierwsze 10 lat jeszcze były cukierki w sklepach, potem wiadomo, co było w latach 80., a potem już był koniec dzieciństwa. Ale jestem, powiedzmy, sopocianką z urodzenia, ponieważ tu się nie dało urodzić, bo zlikwidowano porodówkę w 63. I moja mama się urodziła w Sopocie. Zresztą przy ulicy Westerplatte była porodówka na samym początku tej ulicy. Jak tutaj państwo szli z Monciaka, no to przechodziliście Dom Świętego Józefa. Dobra. I tutaj mieszkałam przez pierwszych parę lat życia, ale potem zmarł mój tato i mama nie mieszkałyśmy z moją babcią i po prostu mama... Miała 26 lat i nie chciała mieszkać z teściową, chociaż moja babcia była super jako teściowa i jako babcia. Więc wyniosłyśmy się do Falowca na Przymorzu. Na chwilę tylko. I zostałyśmy tam 20 lat. Być może oglądają nas albo są wśród nas ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest Falowiec. To tak mniej więcej i mieszkanie na przykład 278 było? Czy... Nie, nie, bo wiesz co? Tam zrobili tak, że... Każde piętro miało swoją numerację, czyli ja mieszkałam na trzecim, więc mieszkałam pod numerem 39, ale w sumie to mieszkań było sto kilkadziesiąt w klatce danej. W najdłuższym Falowcu mieszkało 9 tysięcy ludzi i to był ten taki, co jest na Obrońców Wybrzeża i tam są cztery przystanki autobusowe wzdłuż Falowca. Cztery przystanki wzdłuż jednego bloku. Tak, wzdłuż jednego bloku, tak. I taka populacja już właśnie nawet małego miasteczka. A ja mieszkam w malutkim bloku. U nas to mieszkało, nie wiem, ze 3000 ludzi, więc to... Ujutnie. Ujutnie było, tak. I oczywiście... Jak ja tam mieszkałam jako dziecko, to jednak na przykład wszystkie dzieci z mojej klasy mieszkały w jednej klatce. Moja pierwsza G, klasa pierwsza G, to wszyscy mieszkaliśmy w jednej klatce i przychodziła po nas pani wychowawczyni z Falowca obok i prowadziła nas, bo chodziłam do szkoły na Zaspie, ponieważ jestem z wyżu demograficznego i nasza klatka A zmieściła się do podstawówki, która była tuż przy naszym domu, ale klatka B, C i D poszła do podstawówki na Zaspie, która była większa. I pani przychodziła po nas, nas prowadziła 36-osobową klasę. Wszystkie dzieci w jednej klatce. I to było fantastyczne, po zeszyty skoczyć. Jak moja kuzynka mówiła, że ona musi ubrać się i wyjść na drugą ulicę, żeby zeszyty pożyczyć. Dziwiłam się, że nie może po prostu pójść do kogoś piętro wyżej. Ale ona mieszkała w kamienicy, więc Bidunka. Jakoś tak trudno było. I to było dzieciństwo fajne, no. Bieganie po galeriach. To była jakaś straszna moda na ekshibicjonizm i było bardzo dużo ekshibicjonistów, więc dużo się człowiek naoglądał. Ale wśród mężczyzn czy mężczyzn? Mężczyźni zdecydowanie, więc lekcje anatomii przyjęłam jakby w Falowcu, męskiej anatomii. W Falowcu odbyłam już we wczesnej podstawówce, ale to wiesz, to takie przyjaźnie, które na przykład moją serdeczną przyjaciółką jest wiceprezydentka Sopotu, ponieważ Magda Czarzyńska-Jachim, ponieważ ona jest z siódmego i razem, z siódmego piętra w sensie, i razem, ja z trzeciego, i razem czekałyśmy na panią Cydejko i za rączkę szłyśmy do naszej szkoły po drugiej stronie. Kończąc ten wątek, tak. Jeszcze powiem ci, że powiedziałaś mi ostatnio, że grałaś w szkiełka. Czy coś takiego? Nie, to sekrety. Sekrety. Tak, kto mi robił? Kto robił sekrety, ręka do góry. No, sekrety. Sekrety, tak. Czyli na przykład to jest niebko, to się nazywa w Szczecinie. A u was jak to się nazywa? W Warszawie to się nazywało szkiełko. Aha, tak. Ale młodsi ludzie, milenialsi i jeszcze młodsi nie kojarzą już tego, więc dlatego to podpytuję, tak, tak, bo to jest, wiesz, tego nie ma na smartfonie. Czyli zbiera się, właśnie, powinna być, to jest nisza, słuchaj, zróbmy apkę w sekrety, welszkiełko. Czyli to jest, krótko mówiąc, zbiera się różne kolorowe śmieci, kopie się dołek, wkłada się to ładnie, najlepiej na papierku po cukierkach, prawda, żeby tak było kolorowy spód i przykrywa się znalezionym szkiełkiem. A ponieważ ja nigdy nie straciłam kontaktu z Sopotem, a mieszkałam na Chopina 13 koło szklarza i szklarz wyrzucał swoje niepotrzebne szkła do śmietnika swojego szklarskiego na tyłach, ja byłam główną dostawczynią szkła. Pięknego szkła. Bo oczywiście cały czas do babci przyjeżdżałam, no a w Sopocie już potem od 98 roku mieszkam znów. Jesteś obrotna, bardzo. Słuchaj, to teraz już chyba wyczerpałyśmy limit na śmieszne historie, bo musimy się chwilę jednak pochylić nad tą pracą, która przed nami stoi.
od jazzu nagle do takich traumatycznych historii. Co cię poniosło, żeby akurat takim tematem, jak słuchanie, odnajdowanie ludzi dziś już mocno zaawansowanym wieku i namawianie ich, bo to będzie później moje kolejne pytanie, czy łatwo było skłonić te osoby, żeby wracały do czasów wojny, nie wiem, koreańskiej, do czasów wojny amerykańsko-japońskiej, bo nie mówimy tutaj tylko o tej tak zwanej naszej wojnie, czy o tematach Holokaustu, ale bardzo różnych bohaterów odnalazłaś i wybrałaś. Jak to się stało, że na taki temat wpadłaś i czy może temat ciebie wybrał, jak to wyglądało? Tak, trochę mnie temat wybrał, bo wiesz, reporter to jest właściwie człowiek do wynajęcia. Ja nie mam w sobie takiego potencjału tematów, żebym całe życie pisała książki na własne tematy, więc zawsze się współpracuje z wydawcą i się omawia różne tematy. Ja jestem człowiek dwubiegunowy, czyli współpracuję z wydawnictwem Agora i z wydawnictwem Znak. I na jedną nóżkę mam Znak, na drugą nóżkę mam Agorę. I właśnie jak skończyłam książkę o komedzie, to rozmawiałam z wydawcą agorowym, co by tu teraz napisać. I naprawdę przewalaliśmy mnóstwo tematów. Ja przynosiłam jakieś takie, które się nie podobały może, znaczy nie podobały się, ale to nie widział wydawca potencjału. On mnie dawał propozycje, bo to wydawca, czyli konkretnie Paweł Goźliński, on mi dawał propozycje, no to wiesz, z tematem to jest tak, że nie wiem jak ty, no bo też jesteś osobą piszącą, że to trzeba poczuć jak takie zakochanie, prawda? Że wiesz, no, związujesz się z kimś na co najmniej, z czymś, z tematem na co najmniej najbliższe 3 lata. I to nie może być tak, że... Trzy lata pracowałaś nad tą książką? Tak, no to tak średnio praca nad książką to są 3 lata. No bo to są też podróże do tych osób. Tak, tak. Podróże, znajdowanie, research, odsłuchiwanie, układanie, pisanie. No a potem jak oddajesz książkę, no to przecież jeszcze jest praca redaktorska, która zajmuje jakieś 5 roku co najmniej. Ja staram się nie gnać, nie śpieszyć. Mam to szczęście w życiu, że mogę sobie na to pozwolić. I w końcu któregoś razu to Paweł Goźliński do mnie zadzwonił. Aha, no i mówiliśmy na początku, ale żeby już nie robić książki o wojnie oczywiście, no bo mam 45 na koncie, żeby nie robić i tak dalej. I Paweł dzwoni, mówi, słuchaj, wiem, dzieci wojny. I ja mówię, jest jakie to jest super. A ja w ogóle osobiście nienawidzę książek o wojnie, nie cierpię tematów wojennych. No właśnie, ja chciałam ciebie zapytać i w sumie jak siedzimy tutaj sobie w takim gronie, aż tak jest tu kameralnie, że trochę czuję się jak w klubie AA. Już 20 lat staram dzień się dobry, nie sięgać się Magda po książki o wojnie, ale ich co chwila w witrynach książkowych i w internetach jest jakby coraz więcej, a mimo wszystko jednak uznałaś, że coś jest przeoczone w tej narracji wojennej, że jeszcze trzeba coś do tego dodać. Tak, tak? Co ja z tego poczułam? Moim podstawowym kryterium wyboru tematu jest to, żeby mnie to interesowało. Myślę sobie, że skoro mnie to zainteresuje, a jestem przeciętnym zjadaczem chleba, to jakąś grupę takich samych ludzi jak ja też to zainteresuje. Więc te 3 lata, myślę sobie, będę musiała się zmagać z tym tematem. Chcę, żeby mnie to ciekawiło. Może dlatego, że jestem matką, mam 14-latkę obecnie, a wtedy ona miała 11 lat czy tam 10, więc też mnie ciekawi, jak to jest być dzieckiem w czasie wojny. Ja też dobrze pamiętam swoje dzieciństwo. Ja nie wyparłam swojej świadomości dziecięcej, więc pamiętam, jak to było być dzieckiem. Dużo swoich przemyśleń, jakichś takich naiwnych dziecięcych i potwornie boję się wojny. I kiedy mieszkałam w tym falowcu, wiesz, to było bardzo blisko Lecha Wałęsy, więc ja przeżyłam także taką swoją małą wojnę, bo pamiętam czołgi jadące, znaczy te, takie, może nie czołgi, tylko jakieś takie wozy transportowe opancerzone. Mm-hmm. I pamiętam ludzi biegnących, to wszystko mi się nakładało na lęk przed wojną i może postanowiłam się jakoś podświadomie zmierzyć z tym tematem. Nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić. No nasze pokolenie na pewno odziedziczyło tę traumę, tak mówi się, że to jest dziedziczne. Więc pewnie coś w tym jest. Nie wiem, od której historii byśmy zaczęły, ale no kilkoro tych bohaterów chciałabym tutaj przedstawić, bo jestem pewna, że jednak nie wszyscy przeczytali książkę.
Chodźmy, wybierzmy się może jednak do Związku Radzieckiego. Mówiłaś już o traumie, o tym, że ludzie wypierają czy nie wypierają. To jest ciekawe, jest to w zasadzie książka psychologiczna, przynajmniej dla mnie. Oczywiście historyczna, tak, i pełni taką rolę edukacyjną, która wypełnia taką lukę, jeśli chodzi o moje spojrzenie na książkę, to, że nie opowiada historii ze strony militarnej, kto miał ile tych czołgów, a jak się front przesuwał, a ten generał wymyślił nad tą mapą to, tylko że bardziej pokazuje właśnie tę historię z punktu widzenia rozerwanych więzi, głównie macierzyńskich, tak? Mamy z dziećmi. Pomysł w Związku Radzieckim na los dzieci wojny był jaki? Bo tam właściwie o Związku Radzieckim to mam takie dwa tematy, tak, prawda? Bo i dzieci hiszpańskie tak naprawdę, tak, są w Związku Radzieckim, ale oczywiście tam głównym tematem jest temat dzieci gułagów. To było tak, że ja jestem, jak widać, strasznie gadatliwa i bardzo lubię przegadywać tematy, więc jak już wiem, że coś robię, to opowiadam wszystkim, piszę na Facebooku, bo to też czerpię. Ludzie podrzucają mi też tematy. I tak właśnie było. Zadzwoniła do mnie Agnieszka Sowińska, tłumaczka z języka rosyjskiego, moja koleżanka, nawet przyjaciółka powiedzmy. I ona mówi, słuchaj, dzieci gułagów. Widziała kiedyś taki film dokumentalny o dzieciach gułagów. Ja mówię, Orety, wiesz, jednak po tym Herlingu Grudzińskim, którego wszyscy przerabialiśmy jako lekturę w szkole, to jednak wszyscy wiemy mniej więcej, jak wyglądały gułagi. Jeśli nawet ktoś się głęboko tym nie interesuje. Ale ty ktoś w tej książce czytał... masz perspektywę indywidualną. Tak, a ja nie wiedziałam, jednostki. Jednostki, ale tak, dziecięcej. Nie wiedziałam, tak, że w ogóle coś takiego było. Nigdy się nie zastanawiałam wcześniej, tak naprawdę, co się działo z dziećmi tych ludzi, którzy trafiali do gułagów. No, jakaś babcia zawsze może była, albo gdzieś. A tu się okazuje, że setki tysięcy dzieci trafiały do gułagów, albo trafiały z matkami jako dzieci na rękach, albo te kobiety były w ciąży, nie wiedząc nawet, albo wiedząc, trafiały do gułagów, albo masowo zachodziły w ciąże też w gułagach, więc się okazało, że system stalinowski musiał to jakoś rozwiązać. Zdobyłam ten film, znaczy to nie było takie trudne, on był chyba na YouTubie, ale znalazłam kontakt, to już nie było takie proste, do reżysera, on mnie gdzieś tam pokierował, no i potem zaczęło się poszukiwanie ludzi, którzy byli dziećmi gułagów. To już nie było takie proste, ale no, wiesz co, Jacek Hugo Bader zawsze mówi, jak jest trudne, to jest fajne. Jak jest proste, to nie jest fajne. I naprawdę, jak tak się zmagasz i pół roku próbowałam dobić się do Jekateryny Kuzniecowej, dziennikarki starszego pokolenia, wybitnej takiej Małgorzaty Szejnert kazachskiego dziennikarstwa, która mieszka w Karagandzie i która mi bardzo pomogła, ale zdobycie namiarów do niej to było bardzo trudne, ale mi się udało. I ona właśnie mi tam dała trochę namiarów. Też ona miała taki wątek poboczny, bo tam też jest historia tej... Boże, ja mam po prostu pokowidową mgłę. No jest też historia kobiety, która z Karagandy, która też nie wie, Dina, o Dina, przecież historia Diny, która w ogóle nie wie, kim jest, prawda? I nie wie, tak. Tak, i tam pojechałam do niej, z nią rozmawiałam. No i potem oczywiście najprzyjemniejszy moment życia, czyli kupujesz bilet na samolot i lecisz do Moskwy, lecisz do Mińska, lecisz do Izraela i rozmawiasz z tymi ludźmi. Opowiedzmy o tej dziewczynie, która była córką mamy, która właśnie zaszła w ciążę i zdążyła tylko powiedzieć swojemu mężowi, że jestem w ciąży, że będziemy miały córeczkę. Tego nie wiedziała, bo nie było USG wtedy, prawda? Tak. Ale że będziemy mieli, że ona wtedy zdążyła powiedzieć, że urodziła, prawda? Tak. I to była taka historia w ogóle niesamowita. Uważam, że w ogóle jest na film. Czy jest tu ktoś na sali, kto jest filmowcem? Jest, proszę. Proszę film zrobić z tego. Więc to jest historia pewnej żydowskiej rodziny polskiej, gdzieś z obrzeży, spod Lublina. Komunistyczna para, zakochani w komunizmie, już w 1919 roku zakładają struktury komórek komunistycznych w Polsce. I oczywiście on, mówię on i ona, ponieważ ja oczywiście imion i nazwisk już nie pamiętam, ale to jest w książce, on ciągle trafia do więzienia. Aresztu. Do aresztu, do więzienia, no bo przecież to nie było dobrze widziane w okresie międzywojennym w Polsce. I ona
jest oddana sprawie, ona też należy do partii, ona z dzieckiem na ręku idzie czasami kilkadziesiąt kilometrów, żeby odwiedzić swojego męża w więzieniu. I był taki moment w polskiej historii, na początku lat 30. albo pod koniec lat 20., że była wymiana komunistów polskich na niekomunistów, którzy siedzieli gdzieś w aresztach Związku Radzieckiego, bo już wtedy jest oczywiście w Związku Radzieckim, nie Związek Radziecki. I wymieniono, i nawet książka o tym jest, to jest prawda. Jak ona mi to powiedziała na początku, ich córka, to myślałam, że to jest trochę nieprawda, ale prawda. I ci ludzie lądują nagle w Związku Radzieckim, ta para ze swoją córką. To jeszcze nie jest ta córka, co mi opowiadała. Oni o tym marzyli. Tak, no to było ich tak, największe tam. Spełnienie. No, tak. Każdy komunista chciał żyć w Związku Radzieckim, budować Związek Radziecki. I trafiają w cudowny czas, trafiają do Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Nie mówię za szybko, nie? Trafiają do Białoruskiej Republiki Radzieckiej i są, to są cudownie. Oni są zwykłymi żydowskimi dzieciakami, już dwudziestoparoletnimi. Ona nie ma żadnego wykształcenia, a on skończył heder, tak umie pisać i czytać. On w Związku Radzieckim zostaje najpierw, kim on najpierw był? Najpierw został sędzią. I normalnie wydawał wyroki, a ona... Wagową. A ona wagową to została później, to był awans. Najpierw była szwaczką w szwalni, ale to oczywiście szyła na cześć i chwałę Związku Radzieckiego, więc była zaszczycona tym. A potem on awansował i został dyrektorem banku. Tylko że on nie za bardzo umiał liczyć nawet. A ona została wagową na rynku, właśnie nie pamiętam gdzie, ale... Ale to było bardzo ważne stanowisko tak, wtedy. Tak, bardzo ważne. Mm-hmm. W Chomlu chyba, w Chomlu właśnie. Ona została wagową, czyli wszystkie towary ważyła, potem to było bardzo ważna fucha, bardzo. No i oczywiście jak przyszedł okres czystek stalinowskich, a urodziło im się jedno dziecko już tam w Związku Radzieckim, które nazwali na cześć Engelska Friedrichem, ale mały Friedrich zmarł. I potem... i potem zaczynają się czystki stalinowskie oczywiście. Hmm. Więc dyrektor banku oczywiście okazuje się szpiegiem na rzecz zachodnich struktur, trafia do aresztu, a ta kobieta wtedy dowiaduje się, że jest w ciąży właśnie z tym swoim mężem, bankierem po hederze. I dzieje się tak, że... Rozdzielają ich. Rozdzielają ich. On jest w areszcie, ona... Jeszcze chwilę waży, ale tak, już niedługo. Tak, jeszcze chwilę waży. Tak, ją skazują na mieszkanie, z mieszkania dyrektora banku trafia do piwnic i ona właśnie znajduje taki daszek przylegający do murów więziennych i ona, jak urodziła dziecko, wdrapuje się na ten murek, na ten daszek i mówi do niego, mamy córeczkę, tak szeptem mu przekazuje. I ona widzi, że on płacze, że zrozumiał, co ona mówi. Jeszcze liczy na to, że będą mieli jakieś dobre córeczka, że będzie miała jakieś dobre dzieciństwo. To jest jeszcze tak, ten moment. Tak. Ale oczywiście NKWD go w końcu morduje. Ona dostaje zwrot bardzo zakrwawionych ubrań. To jest taki niemy znak tego, że mąż nie żyje, a ją oczywiście wywożą do Alżiru. To był specjalnie otwarty dla żon... Boże, to jest też skomplikowana nazwa. Obóz dla żon wrogów narodu. Każdy, kogo władza radziecka skazała, był wrogiem narodu i automatycznie rodzina stawała się także wrogiem narodu. Ona też jest wroginią narodu. Tak, ładnie powiedziane, wrogini. Tak. I co mnie zaciekawiło, to w takich łagrach, w takich obozach były na początku jeszcze możliwość taka, że te dzieci przez chwilę z tymi mamami były. Tak, dopóki matka miała pokarm w piersi. Ta moja bohaterka miała 3 miesiące, jak trafiła z matką do obozu. Matka po prostu, starsza córka miała 13 lat i po prostu została zostawiona. Już widocznie władza radziecka uważała, że taki ktoś się sobą zajmie. 3-miesięczną można było zabrać z sobą i przez jeszcze chwilę miała pokarm ta mama jej, ona Jenta miała na imię. Jenta jeszcze miała przez chwilę pokarm, więc karmiła dziecko, z tym, że więźniarkom wolno było wchodzić do żłobka, bo oczywiście dzieci zostały rozdzielone, do żłobka i karmić dzieci, ale nie mówiąc do nich ani słowa. Nie wolno się było odezwać, wolno było nakarmić, wyjść i wrócić do pracy, żeby dziecko w ogóle nigdy nie związało się, no bo wiadomo, że głos matki ma znaczenie, żeby się nie związało. Tak. Ale straciła pokarm, to straciła w ogóle kontakt. I ta dziewczynka, czyli ta pani Lilia Werchowska, ja z którą rozmawiałam, która teraz mieszka w Izraelu, ona dowiedziała się w ogóle, że istnieje taka instytucja jak matka dopiero w szkole podstawowej. Tak, bo później dzieci odseparowywano i trafiały do domów
dzieci, domów dziecka. I szybko zapominały w ogóle, że miały rodziców. Niektóre w ogóle wiedziały, to zapominały, a część, ona w ogóle nie wiedziała. Tak, część dzieci w ogóle nie wiedziała, że mają gdzieś jakichś rodziców, bo kłamano im, mówiono im, że one są sierotami wojennymi. I no, jak z twoich rozmów, jak to wyglądało? Czy gdy później zdarzało się cudem, że dzieci szukały kontaktu z rodzicami, których jakimś cudem odnajdują, bo takie historie mamy w tej książce, takich spotkań po wielu latach. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy bardziej się to układało w to, że w momencie, kiedy dzieci były pozbawione tak wczesnym, na takim wczesnym etapie rozwojowym, no właśnie tego, że mama do nich mówi, że tata i huśta bez przerwy, mówiąc, jaki jesteś śliczny, jaka piękna kubka i jakbyś jeszcze tutaj mleczka wypił, to co się wszystko do dzieci mówi. Czy oni później w ogóle na tych spotkaniach rzucają się na siebie szczęśliwie? Czy przychodzisz i to jest jakaś obca kobieta, która chyba jest twoją matką, ale więc dokładnie nie wiadomo? Mam tam kilkudziesięciu rozmów w tej książce i taką prawidłowość zauważyłam, że i rozmawiałam też o tym z profesorem Łukaszewskim, psychologiem, który potwierdził jakby moją intuicję, że więzi zerwane w dzieciństwie z rodzicami i dla rodziców, i dla dzieci nigdy się tego nie udało potem nawiązać tak prawdziwie, że właściwie, bo to są historie, że ktoś spotyka się 40 lat po wojnie ze swoją matką, a ktoś spotyka się tuż po wojnie. Ktoś nie wiedział w ogóle, że matka istnieje, że miał matkę kiedykolwiek i się spotyka, a ktoś tęskni za tą matką, wie, że miał matkę, a potem to się nigdy do kupy już nie składa. Wydaje mi się, i to jest takie moje myślenie, że te dzieci jednak nieuświadomione mają, ale głęboki żal, że zostały przez tych rodziców porzucone. Tu stawiam cudzysłów, bo ci rodzice nigdy nie porzucali dzieci. Przecież te dzieci zostały im odebrane albo wskutek wojny zostały rozdzielone. Natomiast gdzieś tam tkwi jakiś taki żal w tych dzieciach, to są dzisiaj oczywiście starsi państwo, że jednak ta mama, ten tato pozwolili na to, żeby ktoś ich odebrał, a rodzice też. Przecież się wydaje, że nie może być nic piękniejszego niż spotkanie po latach ze swoim dzieckiem utraconym. Wcale tak nie jest. Mam taką historię, gdzie matka tylko pół godziny rozmawiała ze swoim synem. Po 40 latach powiedziała tylko, po pół godzinie powiedziała, idź już. Synowi złamała serce. Ale chodzi o to, ja się zastanawiam, dlaczego tak jest, że ci rodzice też odrzucili te swoje dzieci. Oczywiście nie wszyscy, bo to też nie jest taka generalizacja, ale i sądzę, że ci ludzie tak bardzo opłakali już śmierć potencjalną swoich dzieci, pochowali, że chyba życie z taką raną w środku, że cały czas gdzieś być może żyje moje dziecko, musi być cięższe niż nawet taki symboliczny pogrzeb we swojej głowie tego dziecka. I potem nagle to dziecko wraca i trzeba od nowa przebudować swój świat. To musi być bardzo trudne. I jeszcze mam taką refleksję, że dzieci, które przebywały ze swoimi matkami, bo tu zwłaszcza matek dotyczy, dlatego że ojcowie jednak bardzo często byli na wojnie albo jakoś tam gdzieś w łagrze, gdzieś, że dzieci, którym się udało zostać ze swoimi matkami, nawet jeżeli trafiły do piekła, no bo też trudno, Boże, jak się egzaltuję, przepraszam, ale to ja to właśnie zawsze tak się unoszę, jak o tym opowiadam, że dzieci, które trafiły właśnie do piekła, na przykład na Syberię, to wyszły jednak mocniejsze, albo przynajmniej wyszły mocne z tej wojny, jeżeli były z rodzicami. I tutaj przykładem jest moja pani Ela, która naprawdę w straszliwych warunkach żyła w Kazachstanie. Mówiąc Syberia, mam na myśli po prostu wywózkę. Ale była w Kazachstanie w potwornych warunkach, ale zawsze była ze swoją mamą i ze swoją siostrą. A ci, którzy nawet nie byli w najgorszych warunkach, no bo w takim, takie dzieci hiszpańskie, które trafiają nagle do Związku Radzieckiego i siedzą całą wojnę w Związku Radzieckim i jeszcze kilkanaście lat potem. I naprawdę Stalin tym dzieciom uchylił nieba, można powiedzieć, w Związku Radzieckim, w porównaniu na przykład z tym, jak traktowano dzieci radzieckie. Które głodowały w domach dziecka. To jest też ten powtarzający się motyw. To te dzieci
jednak już utraciły więzi na zawsze z rodzicami. No ale też robiono dużo z tą propagandą, którą stosowano. Tam oczywiście to jest wątek, który dość dobrze znamy. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć w ciągu jednego spotkania w ramach literackiego Sopotu o wszystkich wątkach poruszonych tutaj, ale pokazuję tobie to zdjęcie szybko, pokazuję państwu i osobom ja powiem, co tu jest z Marsa, na zdjęciu. Skórzany, które oglądają transmisję. I państwu w kuchni opowiemy, i państwo, którzy siedzą tak. Na podwórcu, że teraz widzimy płaszcz skórzany bardzo w kolorze długi, brązowy tak. Płaszcz. Wojskowy niemiecki płaszcz. Przywiązany do takiego, niemalże trochę jak to ukrzyżowanie, jakby tak to wygląda, ale strach to jest wróble, strach na wróble. Tak. Proszę ciebie, żebyś powiedziała, czyj to płaszcz, i trochę o innej perspektywie teraz porozmawiamy, bo nie wszyscy mieli dzieciństwo upływające w Łagrze. Tylko nie zupełnie... dla wszystkich wojna. Tak. Bohater, o którym napisałam i którego płaszcz to jest ojca tego mojego bohatera, spędził dzieciństwo najwcześniejsze na Wawelu, uważając, że jest to ich dom rodzinny. Nikt mu nigdy nie powiedział. On się urodził w kwietniu 1939 roku, więc jeszcze był za mały, żeby mieć świadomość, że Wawel nie należał do tej rodziny. I on uważał, że portret damy z łasiczką, który wisiał w gabinecie ojca, to on sądził, że po prostu to jest portret ciotki, wyjątkowo brzydkiej ciotki, która ma szczura na rękach. Uważał, że ta nasza słynna, piękna łasiczka to jest szczurzyca. I oczywiście mówię o Niklasie Franku, synu Hansa Franka, który oczywiście został... przetłumaczmy, najmłodszym... generalny gubernator, tak. Władca Polski w okresie II wojny światowej. Człowiek, który był chyba siódmy na liście zbrodniarzy hitlerowskich. I królowa pani Frau Frank, królowa Polski. I mamusia Niklasa, Brigitte Frank, która uważała się za królową Polski i tak się zachowywała. A getta w Polsce, na terenie generalnego gubernatorstwa, uważała za takie centra handlowe. Uważała, że z Żydami się cudownie handluje w tych gettach, bo wchodziła i brała co chce. No tam płaciła parę groszy, ale tak symbolicznie. I ten płaszcz należał do Hansa Franka. To był jego płaszcz codzienny. Hans Frank w ogóle uwielbiał się ubierać. On miał sto kilkadziesiąt zaprojektowanych przez siebie mundurów i myślę, że ten płaszcz to jest taki bardziej wojskowy, typowy płaszcz tam dla Wehrmachtu czy dla SS. W każdym razie Niklas Frank, kiedy przyjechałam do niego, do jego malutkiej wioski Eklak, niedaleko Hamburga. I dodajmy, że był jednym z pięcioro rodzeństwa. Tak, pięcioro. Urocze maleństwa biegały po Wawelu. Po Wawelu. Nie wszyscy byli maleństwem, bo na przykład najstarszy syn to już był w liceum, więc chodził do liceum w Krakowie dla dzieci niemieckich. A przyjechałam do Niklasa Franka i on mówi, chodź, najpierw coś ci pokażę. I zaprowadził mnie do ogrodu, gdzie wisi nad takim sztucznym stawikiem płaszcz ojca. On ten płaszcz kupił, już teraz to będzie jakieś około 10 lat temu, od krewnej człowieka, który aresztował Hansa Franka w Bawarii. Brytyjski oficer jakiś. Tak, chyba. Brytyjski, nie, to amerykański oficer amerykański. Był, a ciekawostką jest to, że był to niemiecki Żyd, który zdążył uciec przez Holokaustem. I ta dziewczyna, potomkini tego człowieka, który aresztował Hansa Franka, sprzedała za $500 Niklasowi Frankowi ten płaszcz, a Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie sprzedała taśmy z rodzinnymi nagraniami, które świsnął sobie tamten człowiek wtedy. Szaber to jest rzecz powszechna i wszystkie armie szabrują, więc nie bądźmy tacy surowi, jeśli ktoś by chciał potępiać. I właśnie ja mówię do Niklasa Franka, właściwie, dlaczego ten płaszcz tutaj powiesiłeś? On powiedział takie słowa, które są bardzo symboliczne. On powiedział, bo jak siedzę sobie w salonie, on ma salon taki bardzo oszklony i widok ma na staw, mówi, jak siedzę w salonie i patrzę przed siebie, to widzę, jak ten płaszcz tam wisi. A to jest tak gra słów właściwie, gra symboli, ponieważ jego ojciec został powieszony. A wśród dzieci Hansa Franka jedyny, który...
obrócił się przeciwko rodzinie. Jedyny, który przyjął prawdę, że miał ojca, że Hans Frank nie był cudownym Fatih, tylko był po prostu zbrodniarzem hitlerowskim, odpowiedzialnym za śmierć ludzi. Choć pojawia się wątek, że jako ojciec nie był taki zły. Cudownym ojcem był. Tak? Cudownym. Choć Hans nie Frank dlatego był... Niklasa, bo jego tak, tak jakoś najmniej hołubił. Dlatego może Niklasowi też było łatwiej zdystansować się do ojca. Mhm. Ale to jest też ciekawa, przepraszam, że ci przerwałam, ale też ciekawy rodzaj traumy, zupełnie innej, no bo trauma okupanta, prawda, i trauma dziecka, zbrodniarza, nawet nie można powiedzieć, że seryjnego, bo już to już chyba wie, jak to nazwać, ale właśnie ciekawie, że te same dzieci w tej samej rodzinie zupełnie inaczej reagują na to wojenne dzieciństwo. Siostry no, postradały rozum częściowo, prawda, ten drugi brat. No tak, z rodzeństwa Niklasa żyje tylko on. No. Pozostałe dzieci, właśnie, które bardzo były po stronie ojca i walczyły o jego cześć i honor do końca życia, zmarły. I to zmarły w ten sposób, że jedna siostra popełniła samobójstwo w wieku 46 lat, mówiąc, że nie chce żyć dłużej niż jej tatuś, bo Hans Frank został w tym wieku powieszony. Jeden brat zapił się na śmierć. On uznał, bo Niklas Frank napisał książkę pod koniec lat 80. o swoim ojcu. On uznał po przeczytaniu tej książki zbrodnie ojca, tylko powiedział, i tak go kochałem. Bo to był ten taki najukochańszy syn, który wyglądał jak wcielenie germańskiego bóstwa i zresztą był takim posłusznym, on wielbił swojego ojca. Ojciec Hans Frank grał pięknie na fortepianie, więc na przykład on pamięta ojca, który improwizuje dla niego na fortepianie. No, trudno nie kochać takiego ojca. I no, jeszcze ale jeden ten brat... Niklas Frank miał też przemiłe wspomnienia z żołnierzami, tak, jako nazistami, dziecko, którzy tak się tylko sympatycznie jeszcze nim zajmowali. Tak, jeszcze powiem o tym rodzeństwie. Jeden brat się zapił mlekiem na śmierć. Po prostu uszkodził sobie wszystkie narządy wewnętrzne, pijąc 16 litrów mleka dziennie. Też pewna forma samobójstwa, prawda? A jedna siostra umarła śmiercią naturalną, ale wyjechała jeszcze w latach 60. do RPA, ponieważ twierdziła, że jeszcze tylko tam można poczuć ducha III Rzeszy. I do końca życia siedziała z mężem na swojej werandzie, pewnie patrzyła gdzieś na safari z okna i liczyła z mężem, przeliczała jakby pojemność pieców krematoryjnych na liczbę spalonych ludzi i wychodziło jej, że to jest niemożliwe, żeby Niemcy spalili tyle osób, że to wszystko jest oczywiście, Holokaust to była nieprawda. Więc absolutne zaprzeczenie totalne. Tak, natomiast Niklas oczywiście, on nie zdążył być zindoktrynowany hitleryzmem, bo on jeszcze był za mały, ale on mówi to szczerze, że na przykład uwielbiał, no dlaczego miał nie uwielbiać SS-manów albo żołnierzy Wehrmachtu. SS-mani zabierali go do swoich, którzy pilnowali na przykład zamku w Krzeszowicach. To jest taki pałac. Tam potem się przenieśli, bo znaczy oni po prostu tam mieli takie swoje wakacyjne... Dacza. To była dacza. Pałac Potockich w Krzeszowicach i pod Krakowem. I właśnie tam ci żołnierze, którzy opiekowali się Niklasem, bo ani ojciec, ani matka nie mieli czasu na takie bzdury, jak zajmowanie się dzieckiem, kiedy jest się królem i królową Polski. I na przykład zabierali dzieciaka. Niklas nie mówi otwarcie, zabierali mnie do Auschwitz albo zabierali mnie do jakiegoś, do filii, chociaż Auschwitz miał mnóstwo podobozów. Mm-hmm. Tylko mówi, i to jest niesamowite, właśnie ta perspektywa dziecka. Zabierali mnie do takiego miejsca, gdzie byli inni wujkowie w mundurach i tam ci wujkowie hodowali osiołki. I oczywiście on nie mówi tego tak naiwnie, tylko ja tak próbuję perspektywę dziecka jakby. I kazali chudym ludziom, chudemu panu kazali wsiadać na osła, osioł go zrzucał. Ja się bardzo cieszyłem, biłem oklaski, a wujkowie prosili tego pana, żeby jeszcze raz wsiadł na tego osiołka. A potem jak już się zrobiło chłodno, to poszliśmy na kakao do baraku wujków. Animacje tak w ośrodku. Tak. Czasowym nieomal, więc tak to brzmi z tej jakby jego dziecięcej perspektywy. Więc Niklas dopiero będąc nastolatkiem, on wiedział, że ojciec został powieszony, skazany, ale będąc nastolatkiem uświadomił sobie właściwie, kim był jego ojciec.
I myślę, że on jest w ogóle szalenie dowcipnym człowiekiem. Myśmy przez całe dwa dni pękali ze śmiechu, ze wszystkiego. Obśmiewaliśmy stereotypy polskie, obśmiewaliśmy stereotypy niemieckie. Oczywiście opowiadałam mu dowcip. Umarł ze śmiechu, jak mu opowiedziałam ten dowcip, co my mówimy o Niemcach, że ogłoszenia są, prawda, biuro turystyczne, wyjedź do Polski, twoje auto już tu jest, nie? Więc mówi, Boże, jacy wy jesteście cudowni Polacy. Więc on mi też opowiadał tam jakieś dowcipy. No i naprawdę było fantastycznie. A propos auto, to mi utkwiła jego opowieść z czasów, kiedy już była kapitulacja Niemiec i próbował dostać się gdzieś autostopem, machał nie, to, na samochód. To nie, to było jeszcze jak chodził do liceum. Jeszcze do liceum? Tak, tak. To już było po wojnie, jak on był bardzo niegrzeczny i matka go wysłała daleko na północ, aż na... 47, 8? Tak, coś takiego tak. Było, tak, czyli już po wojnie. I oni byli bardzo biedni, bo oczywiście zostali zdenazyfikowani i całe bogactwo im odebrano. Królowa musiała zabrać się do roboty. Tak, tak. I on jeździł autostopem na święta do domu, gdy matka mieszkała w Bawarii cały czas. I łapał autostop i starał się łapać bogate samochody, bo wiedział, że naziści nie stracili pieniędzy przede wszystkim, przecież ta cała denazyfikacja Niemiec to Inkognito była fikcja. Inkognito oczywiście łapał tak, te samochody. Łapał, wsiadał i starał się wyczuć kierowcę. I kiedy czuł, że to może być były nazista, mówił, a wie pan kim jestem? Jestem synem Hansa Franka. I wtedy oni, oh my God, cudownie w ogóle. I dawali mu pieniądze i na obiad zapraszali, mówili, twój ojciec był wspaniałym człowiekiem. I mówi, że raz trafił na porządnego człowieka przez ten cały czas jeżdżenia tym autostopem, który jak się dowiedział, że on jest synem Hansa Franka, zjechał na pobocze, kazał mu wysiąść. I mówi, że to był moment, kiedy on przestał już się powoływać. I ja nie wiem do końca, czy on to robił cynicznie, czy on jeszcze wtedy może myślał, że jest tym synem Hansa Franka i to jest okej. Okay. On był w takiej szkole dla młodzieńców, takim Hogwarcie, powiedzmy, który prowadził wielbiciel nazizmu, który przed wojną w Międzyzdrojach prowadził internat dla chłopców, a potem w Niemczech prowadził. I to był taki ambiwalentny wielbiciel nazizmu, to był pastor niemiecki, ponieważ on cały czas mówił chłopcom, że nazizm był bardzo dobry. Wiecie, co było chyba coś takiego, że jak komunizm dobry, tylko ludzie wypaczyli, tak? Mhm. Czyli, że nazizm był dobry, tylko ludzie wypaczyli. Ale on pokazał na przykład swoim uczniom film o Auschwitz, jednocześnie mówiąc Frankowi, że twój ojciec był wspaniałym człowiekiem. Pamiętaj, to był wspaniały człowiek. No nie mówiąc o tym, że tam się uczyli też dwaj synowie Ribbentropa, więc, więc to była taka szkoła dla byłych dzieci nazistów. Ta etnocyfikacja, mimo że i tak była bardzo głęboka, jak widać do końca, nie zadziałała. Mówimy o traumie w różne strony, w różny sposób się objawiającej, bo można powiedzieć, że jednak zdominowała ona nawet życie tego Nikolasa, który co prawda czuje się odpowiedzialny i odpokutowuje za te winy nie swoje, tylko popełnione przez swojego ojca, ale zdeterminowało to jego życie do końca, prawda? Widać no nawet chociażby po tym płaszczu, który tu pokazywałyśmy. Ale jest jeszcze ostatni wątek, który chcę poruszyć, zanim parę pytań tak bezpośrednio do ciebie, bo naszą rolą nie jest opowiedzenie książki, tylko zachęcenie państwa, żebyście ją kupili i przeczytali. Trauma zupełnie wyparta. Wiesz, ja nie jestem psycholożką i absolutnie nie będę się tutaj próbowała w tę rolę wsadzić. No ale jawią się tak jakby dwie drogi. Albo cierpisz i właśnie ta wojna, te wspomnienia zdominowały cię w zupełności, albo udajesz, że to była przygoda i na wojence w sumie nie było tak źle. Jako dziecko, tak? Jako dziecko, tak. I to czasami przewija się też w opowieściach kombatantów z Powstania Warszawskiego, których historie mówione zbiera od lat Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli wojna jako przygoda, bo byłem sierotą, bo ktoś mnie przygarnął, bo rozdzielono mnie z rodzicami. I ta historia pewnego małego czołgisty, która jest tutaj opowiedziana, też, przepraszam, zapomniałam jego imię. Pan Gottfried Grubowski, o, tak. Właśnie, on się właściwie zaplątał w tę wojnę niczym tak. W hula hoop. Wiesz co, w ogóle, bo to jest, mówimy o reportażu o synach pułków, oni wszyscy się zaplątali w tę wojnę jako dzieci. Wiesz co,
to właściwie oni są ucieleśnieniem spełnienia marzeń każdego chłopca 8, 9, 10 lat, czyli walczyć z bronią w ręku. Im się to wydarzyło naprawdę. I pan Gottfried, w ogóle już maksymalny człowiek, ale wspaniały człowiek, który jeszcze do niedawna występował w kabarecie Lumbago, więc naprawdę świetny, bardzo super. Ja mówię, panie Gottfriedzie, ale co było takie najgorsze na tej wojnie? No coś musiało być straszne. On mówi, nic, wszystko cacy. Dlatego jest w ogóle tytuł reportażu, wszystko cacy. Jemu się naprawdę wszystko podobało. On mówi, ale co miało mi się nie podobać? Jechałem w czołgu, nasz oddział, bo to on jechał z Armią Radziecką, on był z Białegostoku, po prostu go zabrali po drodze. Mówi, jechałem z Armią Radziecką, jechałem w czołgu, czołgiści mnie lubili, to było 12 czołgów. Mówi, w każdym czołgu miałem swoją poduszeczkę i kocyk, bo bardzo lubili, żeby jechał z nimi, ponieważ on grał na gitarze, a potem jeszcze sobie wyszabrował harmonię gdzieś na ziemiach odzyskanych. Powiedzmy, ile miał wtedy lat jako czołgista na wojnie? Co nie pamiętam. Ale był dzieckiem, malutki. 10, 11. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy taka sprawa pedofilska w ogóle w to nie wchodziła. Że tak każdy radziecki... Każdy czterej pancerni lubili, żeby u nich był ten mały chłopiec. No, ale jakoś nie wyszło to. Pan Gottfried by mi powiedział. Bo przecież molestowanie i kobiet, i dzieci na wojnie to raczej przecież oczywista sprawa. Ale on opowiadał to jako coś takiego, że właściwie czas nie miał dla niego znaczenia. Tak. Że lęku jako takiego, że przed śmiercią nie odczuwał w ogóle. On w ogóle coś takiego i że w właśnie... tym czołgu było bardzo fajnie. Miał tam koc. Tak. I zdobyli Berlin. Tak. I właśnie on akurat Berlina nie zdobył, to zdobył inny mały czołgista Berlin, tak? Ale ja mam wrażenie, że on i chyba też inne dzieci w czasie wojny. Po pierwsze, bo my patrzymy w ogóle na wojnę z punktu naszego widzenia. Dla mnie wojna jest czymś niewyobrażalnie potwornym. Ale spójrzmy, coś ci spadło, słuchaj. Ale spójrzmy na dzieci. Te dzieci, które przeżyły wojnę, z którymi ja rozmawiałam, one dłużej przeżyły wojnę w pewnym momencie, niż żyły, że tak powiem, na wolności. Bo miały 6 lat, jak zaczęła się wojna, bo ja przecież miały 6 lat. Albo w ogóle niektóre się urodziły w czasie wojny. Albo wojna tak jak, była dla nich stanem naturalnym. Tak, albo tak jak powiedziałaś, kobiety zachodziły w Łagrze w ciąży. Tak, rodzisz się i po prostu jest wokół ciebie wojna. Pytałam pana z Łagru. I to czasami, bo na pewno część dziewczyn się może zastanawiać, jak to w Łagrze w ciąży, co to za dziwny system planowania ciąży. Tak. Ale to wcale nie było aż takie dziwne, bo czasami to im ratowało życie. Ciąża ratowała życie, tak. Ponieważ, tylko skończę o tym moim czołgiście. Nie szkodzi, nie szkodzi. Więc chodzi o to, że dla nich ten stan wojny był stanem normalnym, a jednocześnie no, nikt ich nie uczył moralności. Jak ktoś był z wojskiem, to widział gwałty i nie brał w tym udziału, bo nie wiedział, o co chodzi. Przynajmniej tak mówił pan Gottfried. Mówi, oni wszędzie tam żeńszczynu, nie? Albo frau, to zależy, na którym kawałku kontynentu byli. Ale on mówi, nie wiedziałem, o co chodzi, ale w ogóle go to nie dziwiło, że oni ciągną te kobiety w krzaki. Albo na przykład mówi, widziałem, jak na moich oczach mordowano ginęli koledzy od miny, od granatu, no w czasie walki. I on mówi, w ogóle to nic we mnie nie robiło, oprócz tego, że fajny karabin mogłem wziąć po zmarłym. Więc też takie znieczulenie tych wszystkich dzieci. A znowuż pan z Gułagu, który urodził się w Gułagu, był pierwszym dzieckiem urodzonym w Gułagu Alżir. Jego matka trafiła do Gułagu, właśnie Alżir, będąc w pierwszym dniu ciąży. Tak się złożyło, że spotkała się z ojcem, przespała się z ojcem, no to był romans, to nie było nic takiego przypadkowego, ale spotkała się z ojcem tego pana dzień przed jej aresztowaniem. Ją aresztowano i ona nie wiedziała w ogóle o tym, że jest w ciąży. I 9 miesięcy później urodziła w jakiejś takiej, no jak to się nazywa, w takiej lepiance. Urodziła dziecko i ten pan pierwsze 8 lat życia swojego spędził po prostu w łagrze, nie mając, wiecie, nie miał pojęć pewnych, też nie znał słowa mama i w ogóle nie znał słowa samochód, nie znał słowa zabawka, nic. To było takie, on nie trafił, akurat tak się złożyło, że, bo to różnie dzieci trafiały, nie trafił do przedszkola łagiernego, nie trafił do domu dziecka łagiernego, tylko był w jakimś takim tajnym baraku, gdzie po prostu te dzieci były jak zwierzątka przetrzymywane, po prostu były karmione, ale nic więcej z nimi nie robiono. I ja mówię, a co pana najbardziej dziwiło w łagrze?
On mówi, ale co mogło mnie dziwić? Wszystko, co za drutami mnie dziwiło. On mówi, na przykład step pięknie kwitnie na wiosnę. On mówi, pokrywa się kwiatami. I jego największym marzeniem dziecięcym było dotknąć tych kwiatów za drutami. No ale to nie było możliwe. Więc, a jeszcze co go bardzo zdziwiło, że istnieją sklepy, jak już wyszedł, że tak powiem, na wolność, że istnieją sklepy i że istnieją pieniądze. On jak pierwszy raz był w Moskwie, to on z Łagór prosto do Moskwy i tam znalazł, poszedł do sklepu i po prostu wziął sobie zabawkę, bo mu się spodobała, a zabawka była na sznurek, taki radziecki sposób antywłamaniowy. Była na sznurek i oczywiście uciekł, bo ktoś tam zaczął krzyczeć, bo on nie wiedział, że nie wolno, no bo tak. Nikt mu nie powiedział. A jak ty się zjawiałaś w życiu tych osób? Mówiłaś, jestem Magdalena Grzebałkowska, jestem reporterką. Czy pan mi mógł to opowiedzieć, to czy to był proces taki, że ach, nie ma problemu, opowiem pani, czy są tutaj zdjęcia przedmiotów, które te osoby ci pokazywały, ich fotografie, ich wstrząsające czasem rysunki z okresu, kiedy były dziećmi. O ten wątek japoński już cię dzisiaj nie zapytam, bo napięty program jest w Literackim Sopocie. Czy jakoś swoją metodę masz na przekonywanie, wyciąganie takich historii? Czy oni czekali na ciebie jak na taki właśnie inkubator, z którym mogliby... Różnie było. Byli tacy, którzy czekali, którzy bardzo się cieszyli, że do nich przychodzę. Starsi ludzie w ogóle lubią opowiadać. Prawda? Babcie lubią opowiadać i zamęczają wnuki, a tutaj wnuki nie chcą słuchać, a tu przychodzi Grzebałkowska, zastępcza wnuczka i z przyjemnością słucha i zadaje pytania, jest przygotowana, bo mniej więcej, no jednak starałam się przygotować, żeby się tak ostatecznie nie skompromitować, ale też niedobrze jest się przygotować za bardzo, bo wtedy można nie zadać jakiegoś pytania, więc to tak trzeba wyśrodkować. Czy ktoś był, kto nie chciałby rozmawiać w przypadku wojenki? Nie potrafię sobie tego przypomnieć. Chyba nie. Chyba największą trudność stanowiło w ogóle dotarcie do danej osoby, do danego bohatera. Czyli na przykład, wiesz, to nie są ludzie, to są przeważnie 80-90-latkowie i nawet jak mają maila, no to ja tego adresu mailowego ich nie mam. Nie mają Facebooka często, więc... Ale to też jest taki łańcuszek ludzi dobrej woli. Ktoś, kogoś, albo też przez instytucje. Bo często ci ludzie się gromadzą na przykład, no nie wiem, do synów pułków. Dotarłam przez panią, która zajmuje się synami pułków. Rozrzut, proszę państwa, tu bohaterów i różnorodność jest ich niesamowita, bo jest na przykład też pan, który mieszkał po wojnie w Izraelu i jakoś tak jego psychika zawędrowała dziwnie, że stał się takim absolutnie radykalnym weganinem. Nie mówię, że trzeba mieć dziwną psychikę, żeby być weganinem. Proszę mnie tak nie zrozumieć, ale to też gdzieś tam, jak się wczyta w ten reportaż, to wynika trochę z tej traumy chyba wojennej. On się stał takim działaczem za życiem w zasadzie, prawda? Dobrze, a jak się, na koniec zapytam ciebie, jak się dociera do takich ludzi, jak się jeździ po całym świecie, gdy jest się mamą 14-latki, bo no, dzieci chodzą do szkoły, zupa musi być. No, ale ja mam super męża. Czy ty zaniedbujesz? Nie. W Polsce ten kult, wiesz, matki, Polki. Nie. U nas jest zupełnie negatyw tradycyjnej polskiej rodziny, czyli ja jeżdżę, pracuję, a mąż mój zajmuje się domem. Teraz moja córka ma 14 lat, więc absolutnie nie życzy sobie, żeby się nią zajmować. To jest ten etap, ale wszystkie książki, które do tej pory napisałam, to dzięki mojemu mężowi, który... znaczy, ale to nie jest też tak, że ja mam tradycyjną męską rolę, czyli nic nie robię w domu, tylko dzieli... Czytasz gazety. Czytam gazetę, palę, mówię, kochanie, podaj kawę. Nie. To żeby tak nie poszło. Mamy absolutny podział pół na pół obowiązków. Jak nasza córka się miała urodzić, to zastanawialiśmy się, kto ma fajniejszą pracę. Ten zostaje przy pracy, a drugi zajmuje się dzieciakiem. I wyszło na to, że ja mam fajniejszą pracę. Co robił twój mąż? Mój mąż był szefem kawiarni w klubie Żak. I to po prostu... To też fajne. Ale jednak bycie reporterką, ja się uparłam, że moja praca jest fajniejsza. I on się z tym zgodził. On, wiesz co, on się bardzo dużo w życiu napracował. On jest ode mnie starszy, więc on jeszcze pracował, więc teraz... ale wiesz co, nie zamieniłabym się z nim. Bo on świetnie pierze, super gotuje. Ja nienawidzę prać i gotować.
A ja na przykład świetnie ładuję zmywarkę. Ja uwielbiam sprzątać, więc rewelacyjnie. Nie mamy tak zwanej pani do sprzątania. Więc, znaczy, jesteś w Stanach Zjednoczonych na wywiadzie z amerykańskim Japończykiem, to świetnie ładujesz w domu zmywarkę. To się wszystko świetnie układa. To nie jest tak, że to jest taki ścisły podział, że zawsze ja tylko ładuję zmywarkę. Nie, jest super. Ale pozdrawiamy męża, bo dzięki niemu mamy taki... Do kamery. Ale tu, Misiu... do świata. Pozdrawiamy, dziękujemy za to, że dzięki niemu powstają takie książki. Czy myślisz... Oczywiście nie mamy stadła takiego perfekcyjnego. Siekiera u nas lata w powietrzu ciągle. To nie jest tak, że jest takie Misiu. To są drobne sytuacje, które się rozprasowuje w małżeństwie. Oboje nie prasujemy, oboje nienawidzimy prasować. Nosimy pognieciane ubrania. No to tak, albo takie, które się nie gniotą. To jest niegniecialny materiał. Tak. Jesteśmy w czasach trwającej, bulgocącej dyskusji o tak zwanych wolnych mediach, a ty jesteś wolną reporterką chyba, można tak powiedzieć. Szybką, zobacz, jak ja szybko piszę. Właśnie, bardzo szybką, wolną reporterką. No właśnie, czy to była taka świadoma twoja decyzja i to ci daje taką wolność, bo nie jesteś związana z żadnym tytułem, nie musisz być tubą żadnej partii, nikim nie musisz manipulować i to myślisz, że dlatego wielu dziennikarzy, którzy wcześniej byli związani na przykład z jakimś tytułem, odchodzi od redakcji? Czy no to jest twój temperament? Nie, ja odeszłam z redakcji, bo bardzo mało płacili. To bardzo jest silny rozwój literatury faktu w Polsce, ponieważ wielu świetnych reporterów przestało móc się utrzymywać z pracy w gazecie. Taka jest podstawowa prawda. Ja bym w życiu nie odeszła z gazety, gdyby nie to, że na waciki mi nie starczało. I tutaj mam żal do mojej macierzystej gazety, ponieważ jest to gazeta wyborcza i ja naprawdę mam w sobie etos wyborczy. Nie tego, co tam się dzisiaj dzieje, nie, ale to już oni sami sobie pozamiatają. Natomiast mnóstwo ludzi musiało pisać książki, bo zaczął się boom na literaturę faktu albo na biografię. I bardzo dobrze zresztą, no to tylko polski z radością reportaż, dla państwa pewnie. Polski reportaż, chyba tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy czytają na co dzień te książki. No jest po prostu codziennie wychodzi jakaś wspaniała książka i są dużo nowe jest tego, tak. Nowe wydawnictwa. Nie wiem, ale chyba przytłoczyliście trochę tak zwaną literaturę fikcjonalną, jak to krytycy. Nie, bo jest literatura faktu i fiktu, nie? Tak. Jest też fact fiction. Tak. Niebezpieczna gra słów. Może się omsknąć trochę. To na koniec zostawiam państwu możliwość zadania pytań do Magdaleny Grzebałkowskiej, chyba że coś, jakiś postulat chcesz mieć, mówić do kosmosu przez kamery. Czy są jakieś... Szczepcie się. O. Tak. Czy są tutaj... Może jacyś, czy może ktoś w kuchni, może albo... na przykład młodzi bardzo reporterzy, którzy chcą się dowiedzieć, jak się zostaje Magdaleną Grzebałkowską. Albo coś z życia falowca jeszcze. Nie. No to chyba będziemy kończyły. Poczekaj, bo już ludzie nie zdążyli zastanowić. Nie, no, ja widzę, nie widzę. Pani ma pytanie, jest. Bo to jest zawsze najgorzej zacząć, prawda? Ja przychodzę. Jak w filmie Rejs. Który reportaż pisało się pani najtrudniej? Który reportaż pisało się najtrudniej? Wszystkie, bo ja nienawidzę pisać. Ale emocjonalnie, już, emocjonalnie najtrudniej i też najlepiej pisało mi się Gułag. Te o dzieciach gułagów, tylko że ja byłam do tego tak przygotowana, tak obkuta. Ja naprawdę przypomniałam sobie język rosyjski. Teraz mówię całkiem nieźle po rosyjsku, po tej tam kilkudziesięcioletniej przerwie, bo ostatni raz to przed maturą po rosyjsku mówiłam. Czytałam po rosyjsku. Jakoś tak mózg naprawdę jest niesamowitą jednostką w ciele ludzkim. Więc... I świetnie, i bardzo trudno, bo psychicznie trudno, nie? Świetnie jej się pisało, bo kiedyś mi zdradziłaś w rozmowie, że piszesz suchymi oczami, chyba tak jakoś. Tak, nie wiem, bo oczywiście ja się nie rozczulam nad tym, jak piszę. Absolutnie nie. Treny pisze się suchymi oczami. To Agata przerobiła to na reportaże i to też jest dobre stwierdzenie. Trzeba pisać tak, żeby wzruszyć czytelnika. Tu pani miała pytanie. Może ktoś z łazienki, piwniczki? O. A zaraz, to tutaj... Ja prawdę powiedziawszy nie miałam pytania, tylko machałam do córki, że...
Ale pytanie się urodziło, bo moja córka jest psycholożką, tak? Dzieci i młodzieży. I tak sobie pomyślałam, kibicuję jej w jej pracy. I tak sobie pomyślałam, że pani dotyka niesamowicie trudnych warstw, bo to są tak naprawdę same traumy. Właściwie każda jedna to jest po prostu trauma dziecięca, nieprzerobiona lub przerobiona, która rzutuje na całe życie. Jak pani sobie z tym radziła? Czy pani też profesjonalnie, nie czytałam książki, także dlatego też to pytanie, czy pani też profesjonalnie jak gdyby sięgała do jakiejś literatury czy do psychologii? Jak pani te traumy towarzyszyły? Więc jeżeli o mnie osobiście chodzi, to ja umiem to absolutnie oddzielić. To jest dla mnie materiał do pracy, czyli ja nie popadam w te, nie przejmuję tego w siebie. Wydaje mi się, że, bo to, dostaję to pytanie na przykład po Beksińskich często padało, albo po 45 roku, bo to są takie smutne rzeczy, jak to na mnie wpłynęło. Albo mój psychoterapeuta, którego nie posiadam jeszcze, wyciągnie to ze mnie, że jakoś to na mnie wpłynęło, a ja to wypieram, sobie nie zdaję z tego sprawy. Albo jestem taką silną jednostką, że nie robi to na mnie wrażenia w trakcie pisania, bo oczywiście jak idę do ludzi, rozmawiam z nimi, no to trudno się nie wzruszyć, prawda? No to jest ludzka rzecz. Ale 25 lat jestem reporterką. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, właśnie porada dla młodych reporterów, żeby nauczyć się to robić, zbudować sobie mur, szkło takie, które nie rozwali. Jest mnóstwo autorów pierwszych świetnych książek o Holokauście na przykład, którzy już nigdy nic więcej nie napisali, bo ta książka ich zabiła psychicznie. A ja umiem to oddzielić. Tak jak mówię, treny pisze się suchymi oczami. Siadam, nie rozczulam się. Wie pani co, żeby to wszystko ogarnąć, to jest bardziej taka logistyka. Tu mam to, tu mam tamto. Muszę pamiętać, gdzie, który wywiad był, żeby to... I w ten sposób jakoś to się robi. Natomiast oczywiście bardzo dużo się naczytałam książek o traumie dziecięcej, o psychologicznych opracowań. Rozmawiałam z profesorem Łukaszewskim też sporo. Odkryłam dla siebie w ogóle zjawisko amnezji dziecięcej oraz fałszywych wspomnień. To jest bardzo istotne, żeby mieć świadomość na przykład fałszywych wspomnień. Czyli nie wiem, czy państwo wiecie, że tak jak wszyscy tu siedzimy na sali, to parę rzeczy w życiu, które nam się wydarzyło, to nam się nie wydarzyło, tylko nam się wydaje, że się to wydarzyło po pierwsze. I to nawet istnieje Muzeum Fałszywych Wspomnień oraz także taka rzecz, że jeżeli wydaje nam się, że coś pamiętamy do trzeciego roku życia, to nam się naprawdę wydaje. Choćbyście rękę dali sobie obciąć, że pamiętacie coś przed trzecim rokiem życia i przyjdziecie im powiecie, ja wiem, że istnieje amnezja dziecięca, ale ja pamiętam, to tego nie pamiętacie. Po prostu hipokamp w naszych mózgach rozwija się koło trzeciego roku życia, a on jest odpowiedzialny za właśnie taką pamięć. Także nie pamiętamy takich rzeczy. I to musiałam to wiedzieć, jednak idąc do ludzi, którzy mają kilkadziesiąt lat i mają przemyślane, przeopowiadane te historie i też sami wiemy, każda historia, którą opowiadamy komuś, za każdym razem brzmi troszeczkę inaczej, prawda? Chcemy czy nie chcemy, trochę czegoś dodamy, czegoś ujmiemy i to nie jest nasza wina. Tak po prostu działa ludzki organizm. Psycholożka prawie już dyplomowana jest na balkonie, ale ja bym polemizowała z twoją tezą, że nie pamiętamy czegoś sprzed trzech lat, ponieważ tak się przecież formuje nasz język. Właśnie to, że te matki nie mogły mówić do swoich niemowląt, to była straszna rzecz, bo nasz język formuje się dlatego, że ciągle się ktoś nad naszym wózeczkiem pochyla i coś tam do nas mówi, tak? I dzięki temu znamy słowa. To jest inna pamięć, tak. Tak, ale chodzi o pamięć. Dobrze mówię, tak? To chodzi o to właśnie takie wspomnienia. Aha, takie właśnie, tak. Nie język, tylko wspomnienia. Nie język, tak, właśnie. Dziękuję. Pani tutaj psycholożka dyplomowana potwierdza, że dobrze mówię. A, dziękuję bardzo. Czy ktoś bardzo jeszcze z łazienki czy pani pytała, lub salonu? Pani tutaj spod kominka pyta. Tak, jeszcze tamta sala jest, jeszcze dobra, tamta sala. Tylko odpowiem nad czym ja teraz pracuję, nad niczym. Dziękuję. A tam jeszcze jest sala salami. Pani na niemieckim mówiła, będziemy jeść salami. Ja przyjechałam dla pani, bo byłam już na spotkaniu. Ja przyjechałam z Wejherowa. Jestem stałym gościem wszystkich literackich festiwali.
wyczekuję tu godzinami, żeby się dostać, bo niestety mamy taki problem, że starsi ludzie, którzy nie radzą sobie zbyt z komputerem, zbyt dobrze, nie mogą się dostać na spotkania. Tak miałam dzisiaj z debatą, gdzie był pan Jastrun. I bardzo mi było przykro. Dzięki dobrym ludziom, młodym dziewczynom, które mi podstawiają krzesełko, mogłam tu z państwem pobyć. Przyjechałam tu dla pani, ja znam pani książki, one są wspaniałe. Tej ostatniej jeszcze nie przeczytałam, ale przeczytam, bo ostatnio byłam po Mireczku i na spotkaniu z autorką Mireczka, więc też dzieciństwo i trauma, prawda, dziecka. Przyjechałam tu także dla pani Agaty, bo nazywam... Ja wiedziałam, że te tłumy to dla niej. Tak, bo nazywam ją panią, która przeczytała wszystko. Więc jak ją oglądam w telewizji czy gdziekolwiek, to jestem zawsze zachwycona. Ciekawa jestem, pani Agato, kiedy pani to robi, bo ja nocami, ale myślę, że pani jeszcze nie może sobie pozwolić na takie długie spanie rankiem. No i jest z nami, jak widzę, tata pani Agaty, pan Daniel Pacent. O, genialny bonjour. Dziennikarz, wybitny, dzień dobry, to wielki. Pan. A bo w maseczce to ja pana nie poznałam. Jest pani Hanna Bakuła. To wszyscy znają, mądra tak. Kobieta, więc taka radość. Że pani też przejmuje tu prowadzenie. Taka radość jest z festiwali, że możemy też spotkać na swojej drodze wspaniałych, mądrych, pięknych ludzi i wierzyć w to, że taka ta nasza Polska jest albo będzie. Dziękujemy pani bardzo. To podziękowania dla organizatorek tego fantastycznego festiwalu, który tworzy taką wspólnotę. No tu jest organizatorka też. Tak, wspólnotę wykształciuchów, którzy nie boją się czytać. I jak widać, marka festiwalu jest już tak duża, ale też w takim razie apel, żeby może była jeszcze jakaś dodatkowa metoda na to, żeby osoby, które nie korzystają z nowych mediów, nie czują się w nich tak super. Balkon nas słyszy. To mogły się jeszcze rejestrować na spotkania. Może jakiś telefon albo coś takiego. Ja mam tylko pytanie, jak jest w języku migowym wykształciuch? Ten, który się uczy, tak? A. Ja pokażę państwu. To jest uczeń, a wykształcił to jest nazwa własna, więc trzeba ją przeiterować. Dobrze? Tak, tak, dobrze. Ja wiem, jak jest pijana pielęgniarka w języku migowym. A dlaczego? Pijana pielęgniarka. Pijana, tak. A, pijana pielęgniarka. A to mi ktoś powiedział kulturalnie, że tak jest pijana. A. A to jest pijana narkomanka. Czy jeszcze jakieś pytanie jest o... Jest jeszcze pytanie. Pytanie. Tę panią znam. Antonia, tłumaczka, po prostu dzięki niej Olga dostała Nobla. Dzięki Olce, Olga dostała dzięki Olce. Ale chciałam, jest jeden temat bardzo ciekawy w twojej książce, w tej książce. Piszesz z samego początku o tym, że ludzie pamiętają niewłaściwie i oni są przekonani, że coś się stało dokładnie tak. A ty potem badałaś te fakty i czasem odkryłaś, że no, oni omylnie. To jest ich prawda, oczywiście, i nie możemy narzekać o tym, oczywiście, bo ich prawda jest prawdziwa w pewnym sensie. Ale czy możesz coś powiedzieć właśnie o tym, że musiałaś sprawdzić wszystkie fakty i jak człowiek pamięta? Tak, no właśnie, to jest właśnie kwestia, to już usiądę, to jest kwestia tej, tych fałszywych wspomnień. Pewne rzeczy nam się wydają, a im dalej od wydarzenia, tym bardziej nam się wydają. I oczywiście, ja sobie zdawałam sprawę z tego, że ci państwo, z którymi rozmawiam, nie zawsze pamiętają dokładnie co do faktu, co do minuty. I teraz to był mój bardzo duży problem, właściwie jeden z największych podczas pracy nad tą książką. Moim zadaniem jest nie pozbawić godności bohatera. To jest bardzo ważne. Ja nie jestem lustratorką. To nie może być tak, że ktoś mi mówi, proszę pani, rzuciłem granat 4 sierpnia w powstaniu, a ja potem czytam w opracowaniach, że 4 sierpnia to on nie mógł rzucić, bo jego oddział był gdzieś indziej, akurat coś tam.
I co ja mam napisać w książce? Zacytować i powiedzieć, ha, 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 ten pan nic nie pamięta. Przecież to byłoby straszne, przecież ci ludzie są cudowni, oddają mi swoje życie na dłoni i serce. I ja. A poza tym to przecież o to chodzi, żeby nie pozbawić godności. Godność jest moim zdaniem jakoś taka najważniejsza. Ale też jestem reporterką, a nie powieściopisarką, więc muszę napisać, że jednak tego dnia nie mógł rzucić tego granatu. Ja staram się czasami albo podawać kilka możliwych wydarzeń, albo pokazać, że ten ktoś tak to pamięta. Tak, na szczęście no, reportaż jest cudowną formą i formę też można tutaj stosować różną. I staram się czasami skonfrontować, ale tak, żeby nie było przykro temu komuś, kto będzie to czytał. Albo na przykład omijam pewną rzecz, która nie miała znaczenia, a która by sprawiła przykrość temu komuś, że on to, że tak nie pamięta tego, jak to było. Natomiast o to, co Antonia pyta, wszyscy jak jeden mąż, to ja nawet już wstanę jak szczygieł, wszyscy jak jeden mąż pamiętamy z historii, z życia, znaczy może osobiście z życia 1 września 39 nie pamiętam, ale z historii wiemy, że dzieci nie poszły tego dnia do szkoły, chociaż miały przygotowane tornistry, fartuszki, mundurki i miały się zacząć rok szkolny 1 września 39. I ja oczywiście przystępując do pracy nad tą książką też wiedziałam, że tak było. Jestem historyczką z wykształcenia, reporterką. Oczywiście wiedziałam, że tak było 1 września 39 roku. I tak pamiętali też moi bohaterowie. Jeden pan, fantastyczny pan Tabor, który był powstańcem warszawskim, właśnie wspominał mi właśnie, on pamiętał to bardzo dokładnie. 1 września 39 stoi w kuchni, ma na sobie już mundurek, marynarski kołnierzyk, ze szczegółami pamiętał. Ma tornisterek przygotowany i już idzie do szkoły, kiedy w radiu nagle ogłaszają, że jest wojna. I pamięta, jak Starzyński mówi, prawda, a więc wojna. I pamiętał, że chwilę potem przemawia minister edukacji i oświecenia publicznego, pamiętał jego nazwisko nawet, Wojciechowski to był wtedy, czy jakoś tak, że ogłasza, że rok szkolny przesuwamy. Okej, proszę Państwa, ja w to wierzyłam, ale ponieważ mam zasadę, że nawet jeśli wiem, że Juliusz Mickiewicz napisał Pana Tadeusza, to sprawdzam jego imię, więc sprawdzam, staram się sprawdzić, dlatego mi się tak długo pisze. Po pierwsze dlatego, że nienawidzę pisać, a po drugie dlatego, że każde zdanie rozbieram na części pierwsze, sprawdzam fakty, sprawdzam daty, no bo jestem reporterką. No jedyne, co posiadam, to wiarygodność, prawda? Więc nie mogę Państwu, a i tak zawsze się błędy, i tak zawsze ktoś się naśmieje, ha, 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 ale z Pani reporterka. Więc, no ale to już trudno. To zrzucam na redakcję, która nie jest w stanie tych błędów wyłapać. Natomiast jest tak, że ja sprawdziłam ten 1 września. Mówię, kurde, sprawdzę, to jest takie oczywiste. To, co mi ten pan mówił, sprawdzę ten 1 września. I znajduję artykuł w internecie, gdzieś tam w ogóle na 590 tam miejscu, że 1 września 39 roku w ogóle nie miano iść do szkoły, ponieważ był to piątek. Jak świat światem, okazało się, że przed wojną w piątek nie szło się do szkoły. Dzisiaj tak jest, prawda? Jak 1 września wypada w piątek, to się przesuwa na poniedziałek. Mam córkę w wieku szkolnym, więc już przynajmniej ze dwa razy tak było. Też tak kojarzysz, bo masz syna w wieku szkolnym. W piątki... Nie kojarzę tego. W piątki nie ma nigdy początku roku szkolnego. Zawsze się przekłada to na poniedziałek. Rok szkolny już w styczniu minister edukacji i oświecenia i religii. Wyznań religijnych i oświecenia publicznego, ogłosił swoim zarządzeniem, że rok szkolny w roku 39 rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. No i co? Co z tymi wszystkimi wspomnieniami, z pamiętnikami, z opowieściami powstańców, ze wszystkimi naprawdę filmami, które pokazują, jak się zaczął ten 1 września? Wszyscy jesteśmy ofiarami z własnej pamięci i musimy się z tym pogodzić i najważniejsze jest to, żeby, wiecie co Państwo, żeby szanować te przeszłe pokolenia bardzo, wiedząc,
jak było, nie pozbawiać ich godności. Ja tylko jeszcze powiem na koniec, to już jest takie patetyczne trochę, bo ja zawsze wpadam w takie tony, ale moja córka była w 8 klasie w tym roku i ona się przygotowywała do konkursu z języka polskiego, tak zwanej olimpiady. I miała do przerobienia, cudowne słowo, do przerobienia poetów polskich. I był tam także Asnyk. I było bardzo dużo wierszy Asnyka. I ja jej pomagałam, ja w ogóle uwielbiam czytać na głos. Uwielbiam czytać na głos. I ona... Ja nie mam już takiej... Jedne dziecko. Ona już nie ma takiej okazji, bo ja już przestałam jej czytać bajki, jak miała jakieś 7 lat, bo sama zaczęła czytać, ale ja mówię to, ja ci będę czytała tego Asnyka i będziemy sobie interpretować. I ona bardzo chciała. O. Bardzo chciała. Ja uważam, że ja fantastycznie interpretuję Asnyka, ale chodzi o to, że ja się zakochałam w tym poecie. Nie wiem, czy po raz drugi, bo nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w nim zakochana, ale ja odkryłam, że to jest genialny poeta. A jego wiersz do młodych to jest po prostu petarda. Nie? Że każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych dniach, nieśmy więc na czele. I... Ale to jest fantastyczne właśnie. I to jest też, właściwie wiersz o pamięci. O tym, że szanujmy tamtych ludzi, nie zapominajmy o nich, idźmy do przodu, ale nieśmy ich z sobą, nie porzucajmy ich. Mówię tak, bo może już jestem po prostu w takim wieku, że już sama jestem już starszą osobą, więc przemawiam. Także koniec przemówienia. Antonio, mam nadzieję, że ci odpowiedziałam. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? A propos tej pamięci pani w pierwszym rzędzie psycholożki, to... Niedawno czytałam książkę o mózgu nastolatka, bo chciałam tak troszeczkę zrozumieć i pocieszyć się, że podobno oni mają jakieś mózgi, to, bo jestem też mamą próbującą z tą gimbazą się porozumieć. I tam przeczytałam, że nasz mózg, nasza pamięć działa tak, że chętniej zapamiętujemy to, co dobre. I w sumie też miałam taką refleksję po lekturze tej książki, że te opowieści, chociaż są straszne, to ludzie tak opowiadają, że no widać, że dbają o tę swoją psychikę. Znaczy, że ta pamięć o nich dba, że ci bohaterowie się nie rozsypali kompletnie. Bo jeszcze istnieje amnezja bólu. Czyli to tak jak z tymi porodami, nie? U mnie nie zadziałała amnezja bólu, mam tylko jedno dziecko, ale w przypadku właśnie wspomnień wojennych działa. Tak. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? To nie, to lecimy do domu. To dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piszę Państwu książkę. O, to...